Witajcie, kochani. Słuchajcie, co mam powiedzieć? Uśmiechnęłam, bo poszłyśmy z córką, to córcia moja niedługo ma bal szóstych klas, więc poszłyśmy kupić buciki i sukienkę na taką okoliczność. Oczywiście sukienek nie było. Zobaczcie, co żeśmy przyniosły ze sobą. Przytargałyśmy. I co? I na pierwszy rzut plecak. Plecak kosztował... Słuchajcie, ja jestem przeciwna temu, żeby dzieci nosiły takie ciężary do szkoły. Ja wiem, moja jest już w szóstej klasie i te plecaki co roku powinny być ciężkie, ale no, jeżeli plecak nie wytrzymuje 2 miesięcy, to ja nie wiem. Może by trzeba było tym państwu tam u góry, którzy wymyślają ilości książek, podręczników, ćwiczeń i zeszytów, może żeby oni też tak pochodzili, a nie wozili tyłki samochodami, tylko pochodzili na piechotę jakieś tam. No moja ma akurat blisko, bo ma 3 minuty do szkoły, także naprawdę rzut kamieniem. Ale te dzieci, które chodzą dłużej, no ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, co to się dzieje. Słuchajcie, na pierwszy rzut plecak. Moro, no taki zielony. Nie jest, no może moro, tylko nie ciapowaty, tylko taki o. Słuchajcie, on jest olbrzymi. W sensie takim, że jak ja go otworzę, jeżeli go zobaczycie, ma jedną przegródkę, w której jeszcze jest suwak. Tutaj jest następna przegródka, w której można coś jeszcze, kieszonki włożyć. Trzecia przegródka. I czwarta przegródka. O, jeszcze coś. Jakaś nie zapominaj. O, słuchajcie, ja... Patrzcie, kupiłyśmy plecak, dostałyśmy w gratisie jeszcze latarkę. No nie wiedziałam naprawdę, jak mi świeci chociaż. No nie świeci, a nie świeci, tylko bardzo delikatnie. No zobaczcie, jaka miła niespodzianka. O matko, no dobra. I tu mamy przegródkę najmniejszą. Nie najmniejszą, najmniejsza jest tutaj, najkrótsza, ale najbardziej, wiecie, tu. I ma, zobaczcie, ile tych zapiń, żeby się nie rozpychały. Jak nie korzystamy z jakiejś kieszeni, to że pospinane. Ja oczywiście wielkie, masywne. No mam nadzieję, że ten chociaż wytrzyma pół roku. Kosztował 123 zł. O, dobra, odkładam, bo zajmuje dużo miejsca. I słuchajcie, może zacznę od tych większych rzeczy. Kupiłyśmy spodnie. Spodnie tylko dałyśmy się zrobić, to znaczy ja, nie córka moja. Bo była przecena spodni. Słuchajcie, te miały kosztować, To są skiny granatowe na 2 guziki i suwaczek. Na dole oczywiście... Oj. Na dole oczywiście... 40, wiecie, bo my nosimy 38-40. No nie oszukujmy się, bardziej chyba 40. Ale i tak myślałam, że powinny być większe, bo one tak jak cygaretki, tak jak... Jak co? No te wąskie spodnie, przypomnijcie mi, jak się nazywają. Zwężone ku dołowi. Nie uciekają się zbyt długo, ale moja córcia stwierdziła, że są idealne. Przymierzała jeszcze inne, takie ciemniejsze, ale tu były za wąskie po prostu. No, włożyła co prawda, ale by się potem, nie wiem, w łeb to wiecie, męczyłaby się ściągając i ubierając ponownie bez sensu. I słuchajcie, tu była przecena ze 109 na 49. No to mówię super, tak? O, patrzcie, nawet jest cena. 109 zł. Mówię, no spoko, no 109 nie dam, no niech będzie 59, no wiecie, spodnie, jeansów nigdy za wiele w domu. Pokażę Wam te, żeby mi tu nie upadło. To są takie gumowane, gumówki ja je nazywam, rozciągliwe, uciągają się bardzo, bardzo, bardzo. I tu też jest cena 109 zł. O, teraz widzicie lepiej. A te były przecenione na 79. No one idealnie leżały, wiecie, no super, naprawdę. Te też są wąskie, ale naprawdę się uciągają, no maksymalnie, jak można tylko. Także naprawdę układają się super. Przymierzała córka jeszcze inne, też takie uciągliwe, ale wiecie, tutaj w kroku no nie układały się zbyt pozytywnie, że tak powiem kolokwialnie. Dziewczyny wiedzą, o czym mówię, chłopaki może mniej, ale no nie tak jak leżały, jak powinny. I słuchajcie, zrobiłam się w konia, no bo nie była przecena, a teraz jak rozkładałam ubrania, chciałam sobie, latarka gratis, chciałam sobie porozkładać te paragony, żeby się nie pogubić, bo nie pamiętałam kilka rzeczy, ile kosztowały, a te nie pamiętałam,
No i po prostu, słuchajcie, spodnie nie były przecenione. Zapłaciłam za nie. O, nie mam paragonu. No, zapłaciłam tyle samo, co jest napisane, czyli 109 zł. No trudno, przepłaciłam. Trudno, no, mam nadzieję, że się szybko nie zniszczą. Słuchajcie, tutaj mam spodnie dresowe. Bardzo grube. Słuchajcie, gruba guma. Sznureczek, jak widać, kieszonki. I zobaczcie, zobaczcie, nie zobaczycie, ale jak ja dotykam, ta bawełna jest taka gruba. To są 3/4 za kolano ze ściągaczem, aż zobaczę, czemu ona jest taka mięsista. O, puszek ma, widzicie? I te spodnie kosztowały 40 zł. Nie było mi szkoda 40, chyba też były po przecenie, no nie pamiętam. 40 zł. No nie ma tu ceny. Nie ma. 40 zł, ale no wiecie, za tą dobrą jakość super. A tutaj kupiłyśmy, oj, czemu ja tak pukam? Kupiłyśmy sobie w drugim koszu, te wisiały, tak, te poprzednie wisiały na wieszaku, a to stał obok kosz i też była przecena dresów. No te są już cienkie, chociaż gumę też mają fajną, bo szeroką, uwielbiam taką gumę, nie spada z tyłka ani z bioder, a ja mam bardzo szerokie biodra. To są długie spodnie, tylko już takie cienkie, wiecie, cieniutkie takie, bawełniane, ale też dobre gatunkowo, bez ściągacza. I kosztowały 20 zł. Kupiłam sobie ja i córka. Były 4 kolory. Taki jasny, błękitny, czarny, granatowy, siwy. No i uważałyśmy, że siwe są najlepsze. I tak. Aha, teraz bluzeczki. Bluzeczka kosztowała, zaraz Wam powiem. Ja tu szeleszczę paragonami, żeby Wam wszystko... O, widzicie, żeby nie być gołosłownym. Zobaczycie, o, 109 zł, zobaczcie, żadna przecena tutaj jest. Jedne spodnie i drugie spodnie. Powinnam zadzwonić, ale wiecie co? Brak mi słów. Nie, nie mam cierpliwości do tych ludzi. Spodnie fit, bluzeczka. A, bluzeczka. Znalazłam paragon, to pokażę Wam bluzeczkę. Bluzeczka jest bardzo długa, taka tunika, suknia nawet bym powiedziała, z takim tygrysem złotym, a bluzeczka jest w stalowym kolorze i bluzeczka była droga, bo kosztowała 50 zł, ale zobaczcie, jakie rękawy ma. Tak zwany motylek czy kimono, jak zwał, tak zwał. 3/4, bardzo dobry ściągacz, dobry, fajny, taki elastyczny i szeroki, i 50 zł kosztowała. Także dla córki do getrów i do tych rurek, o, przypomniało mi się rurki, widzicie? I druga bluzeczka kosztowała 20 zł, też ona, córcia moja Julcia, strasznie lubi zwierzątka wszelkiej maści, tak jak i ja. Na krótki, taki króciutki rękawek, nie jest zawinięty, tylko on się, o, lekko przezroczysta bluzka i tu widać, tak, wódeczkę i 20 zł, uważam, że też całkiem niezła cena. A tutaj jest bluzeczka, znajdę tylko paragon. O, nie mam tu. No trudno, nie pamiętam, ile kosztowało. Może jest tutaj na tym napisane. No nie mam. A, jest. Polska, 59 zł. Droga. Ale ona chyba tyle nie kosztowała, wiecie, ona chyba była po przecenie. Tył dłuższy, przód krótszy. To jest taka ciasto czekoladowe. Przekładane tu, a tu na pagonach ma taki miniony kawałeczek wszyty, długi rękaw, nie ma ściągaczy, takie, o, i z tyłu ma suwaczek przez całą długość, patrzcie, aż do końca pupy. Nie, ona nie kosztowała tyle, ona była po przecenie, no ale no mniej więcej tyle kosztowała drugą razą kosztowała mniej. Także o, córka i ja obkupione jesteśmy, bo my nosimy ten sam rozmiar, więc będziemy sobie pożyczać. Tutaj komin. Chciałyśmy kupić apaszkę. Apaszkę taką właśnie grubą, o, coś ala taki szal, tylko apaszkę w takim kolorze, jak córcia sobie wymyśliła, bo ja mam swój czerwony, a ona ma beżowy płaszczyk, więc chciała taki kolor stalowo-beżowy, nie wiem, taki trochę musztardowy, nie, musztardowy nie, ale taki wyblakła musztarda. I komin, jak to komin.
O, tak. I komin kosztował 19 zł u Chińczyka. Słuchajcie, zaraz Wam teraz pokażę bluzy. Jedna i druga bluza była po przecenie, kosztowały 30 zł. Ta kapturek, w środku wyłożona błękitem, paseczki, suwaczek, długi rękaw, zakończony mankietem i tutaj też zakończony mankietem. Rozmiar, firma tu jest. O. I rozmiar jaki jest? L-ka. Niby tu M-ka taka mniejsza napisana, ale nie, to jest... I czarna bluza też 30 zł. Czarny kaptur wykończony kolorem czarnym, suwaczek. O. Kangurka, bo ma połączone kieszonki, no w sensie połączone do suwaka, no bo jak się rozepnie suwak, no to już nie jest połączone. Mankiet, trochę ciemno, no bo czarna bluza. I tak jak mówię, wszystkie, obydwie kosztowały 34 zł. Dostałyśmy buty, baletki. Baletki kosztowały 50 równe, no 49,99. No ale oczywiście pani nas namówiła na zapiętki, które się tutaj wkłada. No wiecie, bal szósty klas, więc kilka godzin tańczenia, albo przynajmniej biegania i skakania. Więc zapiętki muszą być, no za 4 zł. To jest rozmiar 39, ono prześwituje, 39 w CCC. Dużo fajnych jest przecen butów w CCC i w Deichmannie. I skarpetki, bo skarpetek nigdy za wiele. Tu jest taki sześciopak, pięciopak, przepraszam, pięciopak za 30 zł. Całe czarne, tylko każda z nich zakończona taką ściągaczem i falbanką z różnym kolorem. Czyli 6 zł sztuka, 6 zł para, nie sztuka. Tutaj mamy, tu mamy skarpetki po 4 zł. Oczojemne gwiazdki, taki pistacjowy, miętowy kolor. Wszystkie stópki. I tutaj takie szare z czarnymi kokardkami. O, 4 zł. A tu za 5 zł dłuższe, nie stópki, tylko dłuższe z takim kotem. Bardzo ładny. A tu serduszka. Takie trochę wdzięczne dziewczęce. I tak, kochani, to jest mój cały haul zakupowy. Zaszalałyśmy, ale cóż, tego, co kupiłyśmy, nigdy za wiele. Można by kupować, kupować, kupować. I co? Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnego dnia, żeby wszystko było po Waszej myśli. Może też wpadniecie na jakieś małe zakupy. Tylko nie dajcie się zrobić w balona, sprawdzajcie paragony. Zobaczcie, przypłaciłam. Ha, 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 dużo, prawie 100. Prawie, no. No trudno. I tak miałam kupić, tak miałam kupić. I co? Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę na pocieszenie za kota. A jeżeli bardzo, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo o to proszę. Wejdźcie na mój drugi kanał, tam coś się dzieje, nie za wiele, ale no jakoś tu mam sentyment do tego kanału. Tamten zostawiam na takie okazje, wiecie, wycieczki, może jakieś takie coś, co dla zaawansowanych, coś, co konkretnie pod osobę będą jakieś tam rzeczy. Także zachęcam Was do subskrybowania, ja Was całuję bardzo, bardzo gorąco. Piszcie, piszcie, piszcie do mnie, ja odpowiadam na wszystkie maile. Jeżeli nie odpowiem jednego dnia, to naprawdę odpowiem drugiego, albo w nocy, jak nie mogę spać, także czekajcie, na pewno Wam odpowiem na wszystkie maile, na wszystkie wiadomości, komentarze. Całuję Was bardzo serdecznie, że jesteście ze mną i do jutra, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, kochani.